O tym, że ulica Potulicka wymaga remontu, wiadomo nie od dziś. Stan nawierzchni i torowiska w tej części miasta nie jest najlepszy, co odczuwają zarówno kierowcy samochodów, jak i motorniczy i pasażerowie komunikacji miejskiej. Urząd Miasta deklaruje gotowość do rozpoczęcia inwestycji. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia inwestycji związanej z przebudową ulicy Potulickiej wraz z modernizacją torowiska i przebudową pętli tramwajowej. Mamy dokumentację, mamy przeznaczone środki na wykup odszkodowań dla mieszkańców, dla właścicieli tych gruntów, które będą niezbędne do realizacji tej inwestycji. Rozpoczęcie budowy nie jest jednak wcale sprawą oczywistą. Magistrat nie ma bowiem pieniędzy na samą inwestycję i liczy na wsparcie Urzędu Marszałkowskiego. Mamy nadzieję, że do porozumienia dojdzie. Będzie to niewątpliwie z korzyścią dla wszystkich użytkowników ruchu w tym rejonie miasta, a także, jak wiadomo, dla osób, które przyjeżdżają spoza Szczecina. Urząd Marszałkowski studzi jednak zapał Urzędu Miasta. Urząd Marszałkowski bardzo chciałby znaleźć pieniądze na tą inwestycję, natomiast takimi środkami nie dysponuje w tym poddziałaniu, żeby je przeznaczyć na remont tego odcinka drogi. Obietnica, że miasto weźmie kredyt na inwestycje, jeśli Urząd Miasta wesprze budowę ze środków Unii Europejskiej, stawia zarząd województwa pod ścianą. Dzieląc środki z regionalnego programu operacyjnego, Szczecin wnioskował o pieniądze na budowę drugiego etapu trasy północnej i właśnie remont Potulickiej. Niestety, zabrakło na niego funduszy. Urząd Marszałkowski potwierdza, że remont jest potrzebny, ale pieniędzy na niego po prostu nie ma. Ta inwestycja z punktu widzenia Urzędu Marszałkowskiego, instytucji zarządzającej regionalnym programem operacyjnym, ona jest bardzo ważna, bo to projekt z pewnością potrzebny mieszkańcom, ciekawy, realizujący również wskaźniki w programie, które nam są potrzebne do rozliczenia programu z Komisją Europejską. No ale trudno mówić o konieczności realizacji tego projektu bez odniesienia się do tego, czy są na to pieniądze. My na dzień dzisiejszy takimi środkami w tym poddziałaniu nie dysponujemy prawie w ogóle. Fundusze z regionalnego programu operacyjnego będą przeznaczone na remonty dróg, ale prawdopodobnie nie będą to drogi miejskie, a wojewódzkie. Praktyka pokazuje, że takie poddziałanie może spotkać się z możliwością finansowania. Wszystko zależy od decyzji Komisji Europejskiej, która raczej w przyszłym okresie programowania będzie chciała położyć nacisk na drogi przynajmniej wojewódzkie, czyli o charakterze wojewódzkim bądź krajowym. Co więc dalej z remontem ulicy Potulickiej? Prawdopodobnie znów zostanie odłożony w czasie na bliżej nieokreśloną przyszłość. Według Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej komunikacja przy ulicy Potulickiej ma się obecnie najgorzej w Szczecinie. Widać, że takie zrzucie torowiska powoduje szybsze zużywanie się taboru, jest dyskomfortem dla mieszkańców. Jest to na pewno punkt w mieście, który wymaga uwagi i zadziałania. Nie jest to sytuacja może awaryjna, że musimy dzisiaj postawić tablicę i zamknąć ruch, natomiast należy pamiętać o tym problemie, mimo że on jest na uboczu bardziej mentalnie niż geograficznie, ponieważ jesteśmy w ścisłym centrum miasta. Na remont ulicy i torowiska przy ulicy Potulickiej potrzeba kilkudziesięciu milionów złotych.